siemanko. 6.20, dzisiaj trochę wcześniej. Jadę kuzynce podrzucić bramę, bo sobie zakupili wczoraj i pierwszy co robię to właśnie kurs trochę tam, mam 40 km, także lecę i później wracam na robotę. Także widzimy się niebawem. Dobra, ja już na miejscu. Słuchajcie, wczoraj jeszcze na Fajrant chciałem przestawić maszynę i wzbudziło coś mój niepokój. Odpaliłem ją, zacząłem dawać gazu i zaczęła mi się dusić, dławić i prychać niebieskim dymem z wydechu. Podejrzewam, że przez to, że nie działa mi ten od baku, kurde, wskaźnik, bo tam ten wyświetlacz się rozlał, nie wiem, czy to można naprawiać, czy nie. Mogło być, że paliwa po prostu. Ja raz dolałem tam 15 czy coś. Nie chcę tu dużo zalewać, że jak w nocy ktoś by przyjechał mi tu z pompką spuszczać, to by miał 100 litrów zalane, to trochę by było szkoda, jakby ktoś mi to zapierdzielił, nie? Oj, kurde. Jak zawsze zapominam o tym. Ostatnio tak podskoczyłem, bo mi zadzwonił. Zestrałem się tak, że nie wiem co. No i nie skończyłem. No i co? Nie chcę zalewać do pełna, bo jakby ktoś przyjeżdżał mi spuścić w nocy, to 100 litrów to jest trochę pieniążka, więc mówię, tak dwie dyszki doleję czy coś. Pompka nie działa, sprawdzałem. Także bezpiecznik trzeba będzie rozebrać albo coś. Zobaczyć, co z tym. I czy tu mamy sucho, czy nie. No nie wiem, czy nie zajrzę. Jeśli nie, no to już oczywiście wczoraj panika się wdała. Napisałem na forum, tam na tym mecalaku na Facebooku. Ktoś mi napisał, dzięki, że jest taki, w ogóle nie wiedziałem. Ktoś mi napisał, że co? Jak to się nazywa? Że może tam się do grupy wstąpić i się zapytać. Więc ktoś mi odpowiedział od razu, że jeden obstawia filtr paliwa, który powinien niby być wymieniony, a drugi pompkę wstępną. Także... chyba nie widzę, to chyba suchar jest. Zaraz zobaczymy. Zalewam, pompka nie działa, trzeba będzie bezpiecznie może sprawdzić albo coś. Mam nadzieję, że to tylko mało paliwa było i tak właśnie się wydarzyło, jak się wydarzyło. Po tych latach tam pewnie jest bałagan. Więc co zrobię teraz? Teraz właśnie zaleję, ile tu mam. Niecałe dwie dyszki tu weszło mi. Zalewam, odpalę go, niech sobie pochodzi chwilę, no i sprawdzimy. Nacisnę na gaz, co i jak i zobaczymy. Piękna pogoda dzisiaj się zapowiada, także działamy z tym kopaniem, no i fajnie by było, żeby zacząć tą rurę już kłaść. Dobra, ja zalewam do końca i zobaczymy, co to wyjdzie. Dobra, odpaliłem. Niech chwilę pochodzi. My zaraz mu przygazujemy, zobaczymy, co to będzie. Naprawdę. To samo. Także jest coś nie tak. O, zaczyna kopcić na... Dobra, czyli co, będziemy szukać, co jest nie tak. Coś się dzieje na pewno. O. Dobra, gaszę go, nie ma sensu, żeby chodził. Jest lipa, awaria. Więc to na początku sprawdzam rurę od dolotu, odłączę. Zobaczymy, co... czy tu coś czasem mu się nie dzieje z turbawką. Chociaż wątpię, żeby to była jego wina. Ale to jest taki szybki ten, bo coś tam by latało w wydechu. Dziwne wrażenie mam. Skakało po środku. Ale wątpię, żeby to była ta przyczyna. O, chodź tu, kochanie. Czy wirnik tu chodzi tak jak powinien? Sobie. Luzów na turbinie nie ma żadnych. Tu jest wszystko w porządku. Dobra, weźmiemy tam tą pompę, odkręcimy. Jakiś tam są, ale bez tragedii. Ciekawe jak tu w dolocie, czy olejem żyga. A tu jest w sumie spoko wszystko. Czyli zakładam z powrotem. Filtr paliwa, trzyma przepływ. Tu przepływ ma jak nie wiem co, więc to raczej bym by odpadło. Więc nie mam naprawdę pojęcia. Zaraz dzwonię do tego typa, co kupowałem od niego. Niech te jego mechanicy się wypowiadają w tym temacie. I zobaczymy. Myślałem, że to chodziło o paliwo, a paliwo w sumie jest i było też, także dziwne, bo po zgaszeniu i po odpaleniu ponownym taka akcja się dzieje, także nie wiem, o co kaman. Dobra, to co, bierzemy się za kopanie.
Tu mamy wszystko. Jadę z tyłu i zobaczymy, jak to pójdzie. Już jestem opóźniony dobrą godzinę. 9:05 już jest, także straciłem trochę. Bierzemy się na robotę. A mi nie wiem, no nie, to jest prawda, zaraz tu rozkręcę. Tak mi się wydaje, że ktoś tak mówił, że tu jest skrzynka, więc rozkręcę i będę szukał, bo męczy mnie, to nie daje spokoju. Jeszcze jest inne dwa patenty. Ten filtr paliwa, co jest, który niby przepuszcza normalnie paliwo, ale nigdy nie wiadomo. Kupię taki mały filterek przezroczysty, zwykły, a taki najzwyklejszy, i wezmę, jak to się nazywa? Ja już to pierdzielnąłem wszystko, a tutaj. I wezmę, kurde, zamocuję go tak jakby, taki bypass zrobię zwykłego filtra, żeby tam mieć pewność, że to chodzi. No i co jeszcze można będzie zrobić oprócz tego? No i sprawdzić tą pompkę, czy chodzi. No to takie dwie rzeczy, które najtaniej mogą mnie wyjść ewentualnie. No i może coś to da, choć wątpię szczerze, ale warto spróbować i wykluczyć parę rzeczy na wstępie, żeby to wiedzieć po prostu, kurde, że tam jest na pewno git. Dobra, to ja działam. Słuchajcie, jakiś bezpiecznik 15 jest strzelony. Wymieniłem go, ale wątpię, że to będzie to, ale warto sprawdzić, prawda? Bo to nigdy nie wiadomo. Czy tak, to trzeba było zaizolować te kable, bo tutaj one to są pojechane ostro. Jakiś tam bezpiecznik to mógł równie dobrze od wycieraczki albo od czegoś innego być ciachnięty, nie? Więc wątpię, żeby to akurat było to, bo to zawsze się traci nadzieję, jak takie akcje się dzieją. Także zobaczymy, kurde, co to będzie. Znaczy tak, gdzieś mam termokurczki, kurde, i wypadałoby to zrobić porządnie. Ale pierw na razie chcę tylko na sprawdzenie zobaczyć, co to, czy coś z tego będzie, czy to tylko głupia nadzieja, że będzie w porządku. Także zobaczymy, tak na razie mi się tu nie zewrze nigdzie. Złączę to i idę sprawdzić, czy to coś dało. Ale nie. Na razie nie będę mocował tego. Zobaczymy, bo kurde. No czegoś ta 15 była. Tylko od czego? No to jest pytanie. Lipa się dzieje dalej. Dobra, gasimy. Zobaczcie, jak bezpiecznik jest tu wciśnięty. Ktoś powatował go, kurwa, drutem. Bardzo mądre wyjście. Czyli znając życie, jak go założę bez druta, to go będzie wywalać. Dycha, a tu może coś mocniejszego powinno być. No nie zmienia faktu, że to nic nie ten. Zaraz zobaczymy. Zapalę go i zobaczymy. To rzeźbiarstwo niezłe się odkrywa. Słuchajcie, ja tu cały czas coś działam, bo mi to nie daje spokoju. Sprawdzam po prostu. No i jedyna opcja, jaka przyszła na myśl, dodzwoniłem się do sprzedającego, także powiedział, że co mam mniej więcej zrobić. Dmuchnąć w rurkę i coś tam posprawdzać. I ewentualnie jeszcze jak to sprawdzę, to trzeba będzie po piątkę diesla podjechać, odkręcić tutaj bezpośrednio do pompy, gdzie idzie paliwo, kupić piątkę wachy, postawić tu karnisterek, rzucić ten wąż w karnisterek i wtedy zapalić, zacząć. Jeśli będzie normalnie śmigał, to znaczy, że gdzieś tu jest problem albo po drodze węży, gdzieś coś się przytkało, w sumie tu paliwa nie było, ale nie wiadomo ile, więc może być, że coś tam będzie. Więc ja się tutaj męczę, spróbuję dmuchnąć, zobaczyć, czy to w ogóle będzie szło tam, czy gdzieś coś nie przytkało i się zobaczy. Także zabawa, czas leci, czas w plecy. Słuchajcie, robię test teraz taki, nie wiem, czy muszę uważać, żeby gdzieś syf jakiś nie poleciał. Na pewno, idę po trochę papieru i na krótko będę teraz podłączał maszynę. No i po prostu okaże się, czy gdzieś coś z pompą się dzieje nie tak, czy ten, to będzie szybka weryfikacja i wtedy albo się zdołuję, że polecę w koszta, albo po prostu będę zadowolony, że to jest tylko gdzieś na filtrze i będzie to z bani, nie? Także przeczyszczę, zatem wziąłem sobie kubeczek, byłem po paliwo, zaleję do kubeczka, włożymy to i spróbuję go zapalić. No i niech się dzieje, wola nieba. Zobaczymy, czy to coś w ogóle pokaże. A
ale powinno bynajmniej. Gdzie to położyć, kurde? Dobrze, tu wyczyszczę, żeby nic na wtrysk nie poleciało. Żaden papruch, ani nic. Tu nic nie widzę, żadnego bałaganu. Tu nie ma prawa być w rurce, nic w środku. Także to jest spoko. Teraz tak, czystego dieselka trzeba nalać i go tu sprawdzić, żeby on na pewno był czysty. Czy coś w baniaczku nie było, czy przez sito powinienem przelać, ale nie mam żadnego takiego. Ale będziemy tu widzieć na oko, czy jest czysto, czy nie jest. Leje się, kurde, te baniaczki to. Dobra, mamy tu zupy. Wygląda na czyste. Jak orężatka. I teraz tak, jakoś tu będę musiał to umieścić, żeby to się nie wyrżnęło. Fajnie, jakby ktoś mi mógł pomóc i przytrzymać, no ale nie mam nikogo. Więc trzeba sobie radzić. Gdzieś miałem kawałek taśmy. Jakoś to, kurde, obtaśmować, żeby to nie poleciało przy odpałce. No i zobaczymy, no co. Tu owęże opierdwiele. To powinno sobie jakoś stać w miejscu. Żeby mi to nie poleciało, tylko bo to będzie szopa, jak ich mało. Ale nie powinno. No i będzie twoja chwila prawdy teraz. Cały dzień poszedł zmarnowany, ale co tam, dobra. Trzymać się, trzymie. Prąd zapięty, idę zapalać, no i zobaczymy. Taki piękny dzień. Mógłby trochę mnie rozchmurzyć też mnie, bo kurwa, powiem wam szczerze, że nie jestem z tego zadowolony, z tego co się dzieje. Tracę czas na to. Idealnie, dobra, mamy to, kurde. Słuchajcie. Elegancko chodzi. To jest najważniejsze, patrzcie. Dobra, słuchajcie, jest wszystko dobrze. Taka awaria to nie awaria, ale jedną z ich przyczyn mogło być to, że po numerze filtra jakiś tam taki pan, gdzie załatwiam filtry, powiedział, że to jest w ogóle filtr oleju tam wkręcony. Po prostu pasował na styk jakoś, ledwo tam wszedł i po prostu wkręcili filtr oleju zamiast filtru paliwa. Nie, przepustowość ma tą samą, ale nie wiadomo, czy tam w środku ten materiał nie jest jakiś inny i po prostu go zajebało. I tyle. No nie wiem, jak to wyszło, ale bynajmniej jutro, a ja najpóźniej to w czwartek będę miał obydwa filtry, wymieniam je i mam nadzieję, że wszystko będzie ze sprzęcikiem w najlepszym porządku, czyli na dzisiaj kończę, wskakuję z powrotem do kopary, bo już druga godzina, a ja nic nie zrobiłem. Sprzątam ten bałagan, nie wiem, kto tu narobił taki bałagan. Jakieś drożdżówki widzę jedli, jakieś napoje, widzicie? Wpuść kogoś na maszynę, nie no, żartuję, śmieję się. Dobra, jest wszystko git, ja zamykam. No i mam nadzieję, że niedługo maszyna wraca do żywych. Znaczy maszyna żyła, tylko że chodzi o, że dopływ paliwa był problemem. Także lecę na koparę, na mini siadam i jedziemy z tą dziurą. Jeszcze kurde radio mi przed chwilą nie chciało grać, nie wiem co dzisiaj za dzień. Dobra, walę do oporu, aż nie dojadę do końca dzisiaj. Muszę dojechać i koniec. Tak tutaj wody nawala, że ja jestem w szoku normalnie, nie? Czy kolejną drękę przepierdzieliłem, czy co? Przecież tu masakra, ile tu jest wody? Ile tu będzie wody? Z 10? Z 15 cm lekko. Nie wiem, co się dzieje. Ona cała spłynęła tu do końca, bo tu niżej. Jeszcze zachlapłem w oczy. Uż, kurde, gdzie? Dobra, lecę, działam. Już w lepszym humorze i nastawieniu, mimo wszystkich przeciwności losu, jakie dziś mnie napotkały. Dobra, działam. Dobra, ja sobie już lecę, tutaj kombinuję sobie pod, żeby do domku sobie wyprowadzić dobrze wodę z prądem. W jednym roku tam wszystko będzie wyłazić. Tak starałem się, żeby nie uszkodzić tych dołków, to przekopać. Zaraz tam będę musiał jeszcze trochę dalej przekopać, żeby na skrzynkę sobie zrobić tymczasową, gdzieś tam pod świerkami, no i czy tam przy tui może. No i tak samo z wodą, żeby gdzieś ta woda mi wychodziła, żeby mi nie przeszkadzała po prostu podczas tego, jak będę robił. Teraz muszę jakoś przejechać sobie, żeby od drugiej mańki tu dokończyć tą dziurę. Ona jest tutaj. W sumie, kurde, to już niedaleko mi brakuje. Może mi się uda jeszcze stąd to zrobić.
No i co? No i do oporu, tak jak mówiłem. Przez to, że dzisiaj z koparą dużą się trochę trzeba było pogrzebać i dojść do tego, co tam kurde jest nie tak. Choć rzecz wydawała się w sumie prosta na pierwszy rzut oka. Każdy obstawiał filtr. Na forum też tam na Mecalaku właśnie wlazłem i też obstawiali filtr, więc wyszło i na to, no. Czas stracony, no ale co tam. Ważne, że dzisiaj tu będzie przygotowane. Jeszcze coś mi papiery do tego rzeczoznawcy nie przyszły. Jak się okaże, że nie przyjdą mi dzisiaj, no to ja jutro nie mam po co jechać. A trochę niefajnie, bo tam załatwiałem sobie ten z Wydziału Komunikacji, kurde, żeby udało mi się jak najszybciej. I też mam przegląd umówiony, a teraz co? Zadzwonię, powiem, że niestety nie. Mam nadzieję, że dotrzymał słowa ten rzeczoznawca i wysłał te papiery jak powinien. Zobaczymy. Okaże się niebawem. Dobra, ja działam dalej. Jeszcze się odezwę, jak zakończę działanie. Dobra, mamy to w końcu końców. Tam trochę, kurde, zygzak mi poszedł, ale spoko. Będzie gitara. Kurwa, koparka mi sama odjechała. Nie, żartuję, sąsiad skoczył. Chcę odprowadzić, a ten... A ja mogę dzięki temu nagrać w ciszy. No co, tutaj dojechałem do końca, tu jest plan, żeby tu będzie punkt, wychodziła woda i prąd. Tu w tym rogu budynku, tak mam rozkminę. I wydaje mi się, że... Pytanie, czy może jedno obok drugiego, no nie wiem. Wiadomo, że skrzynka od prądu nie będzie na dole, tylko będzie gdzieś tu przy górze sobie, więc w jakiś sposób tam woda nie ma prawa jej dotknąć, więc chyba to nie ma z tym problemu. Tu dalej wykopałem po to, żeby kabel sobie puścić aluminiowy, bo tutaj tą erbetkę gdzieś tu sobie ustawię. A jeśli chodzi o wodę, to wodę gdzieś tu wypuszczę, przykręcę do świerka, że miał tam kranik czy coś, co rozkminie, więc to z tym nie będzie problemu. Także co, to by było na dzisiaj tyle. Jeszcze muszę wydobyć małą koparką widły do góry podnieść, bo je wbiłem, a muszę jutro przyczepkę wydobyć, bo jest kwit, także jutro lecę na Świnoujście. No i tyle, spoko. No wody tu się nazbierało, co 20 metrów idzie dręka stara po niemiecka jeszcze tutaj, no ale nie ma na to wpływu, no rozwaliłem i tyle. Jak się okaże, że gdzieś tu woda będzie podchodzić czy coś, to po prostu zawsze będę mógł przekopać. Tam koleżka jeden podbijał z tematem właśnie, że można te rury takie kurde specjalne drenażowe wsadzić i tam dorowo wypuścić. Jak na dzisiaj mi to wygląda, to po prostu ten rów się tak zajebał syfem, że po prostu ta drena cała, ona jest w nim, w dole, a nie w tym, także tego, jego trzeba było pogłębić, no ale przecież wiadomo, że tego robić nie będziemy, więc to tylko na razie taki problem. Ogólnie ta woda nie wyłazi tu na zewnątrz i nie jest tu nie wiadomo jak mokro, a na polach gdzie niegdzie stoi woda, więc tragedii nie ma. Dobra, ja będę kończył na dzisiaj i co? I do zobaczenia, nie wiem czy jutro, bo jutro będzie nudny raczej dzień. Może coś tam złożę, ale wątpię, no bo co ja będę nagrywał, jak jadę do Świnoujścia. No chyba, że coś mi wpadnie, to taka szybka może zajeweczka jakaś, zobaczymy. Także trzymajcie się, dzięki za grono komentarzy i subskrypcji, coraz więcej nas jest, cieszy mnie to bardzo. I co? Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich.